Dzień dobry, dzisiaj wyszliśmy ze schroniska, Szczop na spacer. Szczop ma 2 lata, właśnie tak bardzo się cieszy, że wyszła, bardzo jest ucieszona, nie wie dokładnie co ma zrobić ze sobą, chodzi, węszy w każdą stronę możliwą. Tak, ta potrzeba węszenia u psa musi być zaspokojona, jednak Szczop cały dzień siedzi w klatce, tylko na godzinę wychodzi. Więc bardzo się cieszę, że mogła w końcu wyprostować nogi. Jest dużym psem. To jest German Shepherd. Ma potrzebę, musi mieć zaspokojoną potrzebę ruchu, więc dzisiaj całą godzinę będziemy z nią spacerować. Jest śliczna, słucha się bardzo ładnie. Chop! Chop! Do you want chicken? Chop! One moment. Gdzie mamy kurczaczkę? Momencik, tylko znajdziemy kurczaczkę. Chop, okej, okay. Sit. Chop, sit. Sit, I know it's... Oh, sit. Good girl, good. Ja wiem, tu jest jakieś błotko troszkę, to przesuniemy się. Down, zrobisz down? Zrób down. No, zrób down, zrób. No ja wiem, błotko jest, no jest błotko, mówi nie każ mi, jest błotko. Poł? Give me poł. Poł, super! Brawo, sorry, ale tak filmuję jedną ręką. Tak, ona bardzo lubi znaczki, bardzo jest kochana, bardzo jest taka cudowna. Chodzimy sobie na spacerek, tutaj po deszczu jest mocno, więc jest dosyć mokro, ale mimo wszystko jest wiele rzeczy do eksploracji tutaj, do owąchania, do znalezienia. Pieski, które nie mają niezaspokojoną potrzebę wychodzenia, ruchu, zawsze ciągną. Jeżeli ta potrzeba nie zostanie zaspokojona, to ona będzie cały czas ciągnęła. Jakby nie było. Więc tak, to taką mamy, taki mamy tutaj pareczek. Jest tutaj bardzo ładnie. Tak, idziemy dalej. Więc fantastycznie. Więc z pieseczkiem sobie spacerujemy. To jest pieseczek numer 1, którego dzisiaj wyprowadzam na spacer. Więc tak to tutaj wygląda.